Dużo to nienawiści w Polsce w tym filmie. I ty jako znany aktor, jako postać bardzo rozpoznawalna, odczuwasz tą nienawiść? Jest ta nienawiść w Polsce, na przykład w sieci? Odczuwam bardzo tę nienawiść w sieci, owszem, ale tak jak wyjdę na przykład do kawiarni, czy pójdę porozmawiać sobie z kimś do parku, czy restauracji, czy nawet do kina, to w ogóle jakby tego nie odbieram, więc ja spędzam bez przerwy czas gdzieś tam z ludźmi i cały czas jestem w jakimś ruchu, w działaniu, coś tam zawsze kombinuję sobie z kimś i dla mnie ten hejt to jest po prostu taka śmieszna broń słabych ludzi, którzy gdzieś mają jakieś problemy nierozwiązane ze sobą. I też dzisiaj na przykład dostałem taką wiadomość pod tytułem, nawet chyba aż pani powiem, bo to na temat jest, żeby nie było, że ściemnią. I oczywiście staram się na to nie reagować, znaczy ja to tam blokuję, ograniczam, ale czasem się trafia, że na przykład przeczytam coś takiego jak dzisiaj i na przykład Karolina napisała mi, twoja matka, twoja jest i ty jesteś synem. No to coś takiego jak się czyta, to jest takie dosyć w ogóle dziwne, prawda? Nieprzyjemne na pewno. Co to dla mnie oznacza? Ja to dzisiaj przeczytałem na przykład i miałem takie, ale ktoś jest po prostu smutny. No i sprawdzam sobie tę osobę, no dobrze, klikam na to i co mam, nie wiem, zareagować, napisać, udostępnić. No nie, po prostu zostawiam to i to nie jest jakby jedna wiadomość, jest tego dużo. I no co, no będę dyskutował jakby z czyimś też wychowaniem, z tym, jak ktoś tam ma problemy, no nie, zostawiam to. I tak naprawdę gdzieś mam wrażenie, że każdy taki jakiś, staram się tak sobie o tym myśleć, że taki zawsze jakiś taki hejt, który jest taki dotkliwy, taki ma być takim punchem, który ma zaboleć, gdzie coś rzeczywiście pada takiego, że chce się płakać, to myślę sobie, że gdzieś tam każdy taki atak to jest gdzieś tam mój plus, mój jakby. Staram się jakby zamieniać to na, jak wszystko, na zalety, że jeżeli dzieje się coś po prostu tak niepokojącego i ludzie są tak do siebie nastawieni właśnie, że w sieci to jest, bo tak na co dzień to ja tego nie odczuwam, przynajmniej chyba, że ludzie tak świetnie po prostu udają i wszyscy są aktorami, ale też nie chcę się w to wierzyć.